Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witamy wraz z Hunterem oczywiście w kolejnym odcinku z Pokémon Eldo. Jeżeli nie widzieliście wcześniejszego materiału, to oczywiście sprawdźcie sobie kanał Huntera. Tam wczoraj pojawił się o godzinie 14 filmik z Pokémona. Oglądajcie, obczajcie. A my dzisiaj idziemy już do wieży radiowej. Tak, tylko musimy ją najpierw znaleźć, jak zwykle, tak. Bo ona jest tak... O, to jest tutaj, ja już jestem. Ja sobie widzę, że na dobry start otworzę, bo mam i small boxa, i normal boxa nie otwierałem. Za podzią. Nie otwieram, tylko small. Small box premier ball u mnie. Mogło być lepiej. Nie level ball, także koza. No to lepiej. A u mnie z... aż dwie czapki. Jedna zielona, jedna taka szara z kocimi uszami i kalcium. O. Ciekawa czapa. Czemu nie? Dobra, to jesteśmy... fajne, ja już Beyoncé mijam. A to jest tak, to jest ta piątka, dobra. Shakira, o ile dobrze pamiętam, tak. A, tak, dokładnie. Trzeba przyznać, że jednak jak zespół R się postara, to tak na bogato sobie kupuje tutaj ludzi. No. Stać ich jednak, a teraz Hanzel. Dawaj. Myk, Firefang. Ojejku, zubaty, naprawdę, mogliby postarać się o coś lepszego, szczególnie już taki chyba ważniejszy spokojnie, koleś. Kolejne piętro, wątpię, że będzie takie łatwe. No, ja mam nadzieję, że będzie większe wyzwanie, bo moja Starmie po prostu, ona ma ładny moveset i jej się nudzi, bo ona wszystkich tutaj miaży. Już. Jej się nudzi. No to no, ona już niszczy, miała dzisiaj początek 33 level, już ma 36, leci na 37 zaraz. Chyba, no dla niej. Co to ma być? Jakiś Ian. Ian też nie powinien stanowić problemu. Dawaj, kolego, dawaj. I Raticate. Ktoś powiedział na zielono, ale co to za Pokémon był? Właśnie nie wiem. O, nawet Raticate. Tak, tylko za szybko. No tak, no bo... To tam patrzy, co oni mówią, jak tutaj... Trzeba ratować sytuację. Dokładnie. Dobra. Raticate to... i mamy Koffinga. Mhm. 26, no to... Takie miłe i proste. Się. O, a kolejny będzie oczywiście Proton. A jakżeby inaczej. Tak, czy pamięta? Pyta się, czy go pamiętamy. No jak bardziej jako tego Precel. A nie, bo był jeszcze nie, Precel to był inny. Proton to nie Precel. Preston chyba Precel. No, jakoś tak. Ty, no Golbat przeżył Thunderbolta, no już szacuneczek. Ale dobra, Confuse Ray nic mi nie robi. Medycynki, antidot, poproszę jeszcze, tutaj miałem gdzieś lemoniadę, pamiętam. Tak, lemoniada jedna, myk, lecimy dalej. Dawajcie, okay. Proton. I Golbat i Weezing już rozwalone, no po prostu tempo nabieram niesamowite. I przy okazji 37... I tylko dwa Pokémony, tak? Tak. I Iskibropa użył i ucieka. Tutaj jest jeszcze Ariana, z którą walczyliśmy zresztą w Mahoganie. Ariana mówisz? Tak jest. Na pewno pewnie też... Grande, skoro ten... A, no. Już takie gwiazdy zatrudniają. Dokładnie, Arbok na hita normalnie, Vileplume, o, kolejny, którego zaraz myślę, że Psychic ściągnie na hita. Przecież to jest taki, nie no, 99 HP i tyle zabrałem. Oj, Starmie, nie znasz litości. A po nim będzie jeszcze Markrow, no to... Spoko. Ja ci powiem, że tutaj mój Growlite tak coraz mniej tych ataków. Chyba jednego Etera będę musiał rzucić sobie na Firefanga, nie chce mi się wracać. No, bo powracać trzeba trochę długo. Edler, tak, Fire. Dobra. No, w ogóle powiedziała, że ma specjalnego przyjaciela. Jessie will take care of you. Co, Jessie się nami zajmie? Czyżby to była ta Jessie? Gdzieś do spotkania, nie wiem. Ja wbijam do windy, na razie nikogo nie widzę i można iść na Observation Deck. Zobaczymy, Ariana co tutaj. Ariana miała Arboka, tego... Vilepluma i Markrow. Dokładnie. I na samej górze jest Archer oczywiście. Ja myślę, że dalej nic nie zmieniam. Starmie 38 aktualnie level, więc czemu nie? Niech walczy dalej. Tak, mówi o tym, że kontrolują wieżę radiową, kontrolują miasto, wkrótce będą kontrolować całe Johto. I użyją transmittera do kontroli wszystkich Pokémonów. Ty, to oni to coś zmienili. Bo pamiętam, że w normalnej wersji Pokémonów oni przybyli nie po to, żeby kontrolować Pokémony, tylko żeby skontaktować się z Giovannim. Żeby go jakoś wezwać, bo on wtedy odszedł od Team Rocket. A tutaj proszę, nic nie mówi o Giovannim. Ciekawe. Trochę pozmieniali. No, wolone już w niego mają. Już powiedzieli, dobra, poszedł. No, albo dlatego, że nie zrobiliśmy Kanto.
to też może mieć albo sens. Albo dlatego, że Kanto nie zrobiliśmy, dokładnie. No, też tak może, może dalej jest ich przywódcą, więc wszystko się zgadza. Ty no, ale no jego Pokémon, on ma Handauera, nie ma Handuma, ma Koffinga, nie ma Weezinga, no i kto kolejny? No nie no, dobra, Handuma jednak ma jako kolejnego. No ale to po prostu, no to i tak bez szans. Chociaż Handum 38 level i nie padł na hita. Ty, Starmie dostała 72 z bajta. No gdyby miał Cruncha, to by mnie rozwalił, ale się dziwię. Handum bez Cruncha na tym poziomie już ja tutaj Universala nie. Używam 87 HP i Handauer na hita. No i pięknie. Koffing teraz. Tak. No to Fire Fang oczywiście. Trafiam za 33, co prawda. Nie, nie truj, proszę. Nie zatru, ale boję się, że mogę paść w tym momencie. Tak. No chyba padnę. Tackle, zobaczymy. U. Tak, 13. Kurde. No trudno, trudno. Dobra, to w takim razie Staryu, dawaj. Staryu powinna dojechać tutaj. Surf. I kolejny też będzie surf. A ty już z Handumem walczysz? Tak, tak. To na spokojnie. Używa Fire Fanga na mnie. Bardzo dobry wybór. Bardzo dobry wybór. Ja to musiałem z bajta dostać. O, teraz z bajta dostaję 46 i padam na hita. No, zaczyna się robić trochę nieciekawie. O, proszę. Gengar. Nie no, Gengar to już. Chociaż w sumie jak będzie szybszy byłby Handum, no to nie wiadomo. Handum na pewno nie będzie szybszy od Gengara. No wiem, ale może nie masz jakieś super EV-ki, już wbite IV-ki. Nigdy nie wiadomo, z czym nam teraz może ten Archer zaskoczyć. Używam kontu z Raya na początek. Trafia sam siebie za 20. O, no i graty. I Shadow Ballem tam. Not very effective, ale critical wchodzi. No. Trafi, pada, Fire Fanga używa znowu 51. No i dobra, jeszcze jeden Shadow Ball i leży. Dziękuję. No to gratulacje. Gratulacje. Ja już też wyszedłem z wieży. No to powiem ci, że ta moja Starmie, no jestem z niej naprawdę mega zadowolony. Robi robotę. Oj, robi. Ten poziom chyba też sprawia, tylko ten mówię. Chyba nie mam Ice Beama, to mnie boli. Że z TM-ów jeszcze Ice Beama. Ty widziałeś, co my dostaliśmy, czy nie? Tak, widziałem, ale nie chciałem ci spoilerować. Dostaliśmy Rainbow Winga, co znaczyć może tylko jedno. Już wkrótce. Jedna z lepszych legend będzie u nas w składzie. Dokładnie. Dokładnie. Jeszcze tylko trzeba będzie Silver Winga sobie tego gdzieś dorwać. W ogóle mamy cały czas zadanie Legendary Suicune, Enter the Dragon's Shrine. Dobra, no tak czy siak tam idziemy. Ja to teraz mam, ty nie masz żadnego latającego Pokemona chyba, co nie? No ja na razie jeszcze nie mam, ale spokojnie. O, ktoś ma Nikta Kojaki. Właśnie z nim przeszedł. Taki przysmak japoński. Aha. Aż się zaśmiałem. Właśnie byłem w tym. Byłem w Poznaniu, teraz na Anime Konie. Jadłem okonomiyaki. To jest coś takiego, że to jest kapusta. Taki jakby coś a la pizza, tylko że to jest zrobione z kapusty. Dodatkowo jeszcze jest boczek do tego. Jakieś tam różne inne rzeczy. I to z takimi mega sosami jest taki fajny placek. Jakie to jest dobre dziadostwo. A rozumiem. Chciałoby się zjeść, kurczę, takie tylko smaki no. Robisz. Ja z tym Jacobem zagadam jeszcze. Czekaj, ja się gdzieś przeniosłem. Do jakiego miasta się przeniosłem? O nie do tego miasta. Gdzie ja poleciałem w ogóle, głupi? Ja myślałem, że ja poleciałem do Mahogany, a cofnąłem się do jednego z pierwszych miast. Brawo ja. Nie no, świetnie. I trzeba odczekać minutę, żeby móc lecieć dalej. No, widzę, że tam szybciej dotrzesz chyba na piechotę, niż ja dolecę. Z moją celnością, brawo. Nie no, dobra, już chyba poczekam te 30 sekund, bo... Nie wrócę stąd już zbyt szybko. Ty, ja nie mam nic latającego, kurde. Kurczę, no właśnie, tak sobie myślę, gdzie mógłbyś zdobyć najszybciej? No to zaraz pójdę tutaj na trawki na dół od tego. Od Golden i zaraz coś się trafi, jakiś hut czy coś takiego. No jest noc w sumie, no to jest szansa na to jak najbardziej. Może coś, zaraz może będzie coś będzie. I przez wodę też tak mogę sobie lecieć? Tak, wszędzie możesz lecieć. Wszędzie. I żaden Pokémon mnie nie rusza. Żaden cię nie rusza. Jest spokój. No i już nie trzeba repeli. No dobra, teraz tak. Użyj tego flya raz jeszcze. I mówię, a to muszę jakoś. Teraz, aha, no to jasne, że ja do złego miasta. Brawo ja. Dobra. Gdzie ty poleciał, powiedz ty mi? Czekaj, czekaj. No ja właśnie do Mahogany staram się trafić. Jestem nad Mahoganą, mam nadzieję, że tym razem nie wywali mnie nigdzie indziej. I tak, jestem w Mahoganie, świetnie. W końcu.
Ten koleś w końcu nie pyta też o to, ile tam chce hajsu. Nie wiem, czy ty też walczyłeś. Ja sobie na tej uliczce walczyłem z tymi gośćmi za Mahoganą, tam przed tą jaskinią lodową. Ja tam chyba z jednym albo z dwoma walczyłem. Mhm. Ja tu chyba z wszystkimi, bo już też sobie nabijałem właśnie jak spam. Teraz się zastanawiam, czy z tą Starmi dalej trenować, no przydatno, chociaż w sumie Weeping Bell też zasługuje na wyższy poziom. Właśnie, ty miałeś sobie kupić kamień ewolucyjny. Kupiłem. Już mam wszystkie kamienie. Już tak na zapas sobie nawet chyba kupiłem jakiś tam Firestone, żeby były. Może z tym, dobra, to jest Psychic Field. No to ja też będę musiał w takim razie pójść i sobie kupić. Mhm. Co my tu mamy? Jakiś Pokeball przed tym. Ultra Ball. Tu wszędzie, kurde, leżą Ultra Bole głównie. Nie rozdają jakichś tam innych rzeczy, tylko Ultra Bole i Ultra Bole. I przed... Ja na pewno znajdę tutaj... Ty, przed... ale w tych trawkach, to ja tutaj patrzyłem, pod Goldenrod, to tam nie ma żadnych latających, ja muszę gdzieś indziej się... No kurczę, no właśnie, gdzie będą jakieś? Na pewno będą... O kurde, no nie wiem, no przy Mahoganie na pewno Hut-Huty. Może na zachód od Ekrutik, no ale to już będzie szybciej, jeśli przejść do Mahogany, prawdę mówiąc, tutaj znaleźć Hut-Huta. No, tam coś znajdę na pewno. Ja w ogóle zagadałem do gościa przed lodową jaskinią i dał mi... O, dostałem jakąś czerwoną koronę jako strój, Dive Bola i 100 Pokédollarów. Okej, okay. Miło mi. Miło mi. Pamiętasz może, na którym piętrze się kupowało ten? Kamienie? Chyba tak. Czwarte. Chyba czwarte piętro, jeżeli dobrze pamiętam. Nie zmienili. O, wszedłem do jaskini, pierwszy Pokémon, który mnie spotkał, to Jinx, który już mnie z Double Slapa bije. O, nie trafię na szczęście. Ale nie mogę uciec od niego. Nie chcę walczyć z Jinxem, bo nie mam za bardzo szans. Jak mam Weeping Bella. No nie, no nie ucieknę i tyle będzie z treningu tego Pokémona. Brawo. Jeden Firestone, jeden Waterstone już zakupione. Auć, to bolało. Dobre. No, to niedługo. Niedługo, panie. No, niedługo, niedługo. Dobra, chyba Taurosa by to trenował. Ten już chyba zdąży uciec. No brawo, w końcu szybki Pokémon. Aż sobie zobaczymy. Ciekaw jestem, czy jest ta sama zagadka na lodzie, co zawsze była. W ogóle jak mam chyba, bo mam Max Ripple albo Super Ripple, to użyję, bo nie chcę co chwilę spotykać jakichś tutaj Zubatów, Jinxów i tym podobnych. A i w jaskini oczywiście jest ta kolejna, jak my ją ładnie możemy nazwać, ta, wiesz, no babka od Ho-Ohów, znaczy od Ho-Oha. Trzeba do niej pogadać te wszystkie, co go przyzywają. Jak już mamy jednak Rainbow Winga, to jesteśmy już kimś. Czekaj, babka od Ho-Oha? No wiesz, te wszystkie rozumiem. Te takie, co tańczyły te. O te te tancerki z tego. Tak. Okej, okay, ja już jestem tutaj na tej lodowej zagadce i już myślałem, że jestem tak mądry, że za pierwszym razem to zrobię, ale widać, pamięć już nie ta. Chociaż dobra, to trzeba... Nie udało się. Tak, no za pierwszym razem niestety nie, trochę wstyd, ale już chyba teraz zrobię. Pamiętam, jak byłem dzieciakiem, się męczyłem na tym, jak to zrobić, to takie proste było. No, teraz jak ktoś spojrzy, to inaczej całkowicie. No tak, to w ogóle we wszystkim, tak jak sobie czasami pomyślę o niektórych grach, jakie wydawały się trudne, a teraz przechodzę i o, od razu. Teraz to panie, to mistrzowie gier jesteśmy. Tak jest. Jak nam normalnie powinni płacić za granie w gry. Co ty gadasz? Ty w sumie wiesz co fajnie by było, jakbym dostał pieniądze za granie w gry, to... No, to powiem ci, że normalnie dzieciństwo by się spełniło w końcu. Takie piękne rzeczy. Takie duże dzieci jesteśmy. Parę chłopi chcieliby na grach zarabiać, to głupota kompletna. To jest taka prawda, no ale marzenie takie. O, dostaliśmy tutaj w ogóle HM05, a 05 to oczywiście Waterfall, co już jest dobre. No nie wierzę. Waterfall, fizyczny, fajny, wodny atak, a Kingler się go nie uczy. Nie, to są nie to uczy jest kpina. Nie, no tylko Starmie może, ale po co Starmie, jak to jest fizyczny atak, ale wstyd. Kurde, no myślałem, że ten Kingler w końcu będzie miał fajny cios, a on się ba uczy tego jakiegoś Krab Hammera, dopiero tam łacie panie, na to bardzo, bardzo późnym levelu. Szkoda. No ale cóż, no nic się nie zrobi. O, mam Hut-Huta. O, super. O kurczę, tu widzę, tak, czekaj, o dobra, mogę popychać. Czy ja mam Pokémona ze Strengthem? Czy on, czy to chyba nie braliśmy tego? Się w ogóle za to. Ty, ale mogę przepychać normalnie kamienie. Tak? Tak. No tak, ale ja nie wiem, czy ktoś ma strength, a może mi się... Nie no, nikt nie ma, z tego co widzę. No, dobra, złapałem na full HP w level bola tego. Mhm. Hut-Huta.
Dobra, zamiast peka. A ja muszę za każdym razem nacisnąć spację chyba. Co? Co się stało? A, odkryłeś! Odkryłeś magię! Latania. Jak się obraca tym Pokemonem? Ogólnie myszką możesz tak obracać. Q i E też na pewno. W górę się wznosisz za pomocą spacji. Spacja to na pewno, żeby w górę lecieć. Jakbyś się tam zbugował o jakąś ściankę. No, Mahogany już jestem. A to co to jest? Lake of Rage? To jest miasto, do którego jeszcze nie mam dostępu. Ja, no już panie kochany. To teraz to pięknie. Mówiłem ci, że tak będzie. O nie, spadłem do dziury, a masakra, nie zrzuciłem wszystkich tych. Tylko ja tak potrafię, dobra, muszę się wrócić. Jadr, co to za latanie jest? Dobra, teraz tego głaza. O Jezu, trzeba kupić od niego tego jednego Rage Candy Bara? Nie, nie trzeba. Chyba nie, chociaż ja nie. Albo, ale to dalej musiałeś go kupić? A to może raz potem tylko go musiałem wystarczy. Kupić jednego, no. Ja myślałem, że po przejściu fabularnym jego już nie będzie, bo go już nie miałem, ale ostatnio jak przechodziłem to kupiłem. Może trzeba tego jednego minimum kupić niestety. Może coś w tym być. Dobra. Tutaj niestety zabawa z tymi głazami nie jest zbyt fajna, ale... Ale cóż, ale trzeba. Dobra, drugi głaz już rozłożony. Teraz jeszcze mi zostały dwa głazy, świetnie. Ja sobie właśnie teraz dobijam tych trenerów tutaj na tej drodze do tej lodowej jaskini. Mhm. O nie, no i znowu spadłem do... No. A, bo ty masz jeszcze tam więcej zabawy. Z nimi jeszcze trzeba się rozprawić. A ja niestety jestem opóźniony przy tym rzucaniu kamieniami, więc mam fajną zabawę dla siebie. No i jeszcze dobrze, tutaj się przydają te ripele, ale no oczywiście zapomniałem go aktywować. No dawać ripela. Ale to latanie w tej grze to jest tak po prostu kozak. No to ładne, jest ładne. Ułatwienie. Przyjemniejsze życie się staje nagle. Ano. Jeszcze Max Repela znalazłem po drodze, to już w ogóle to super będzie. Najlepiej. Dobra, teraz tak sobie patrzę, żeby to dobrze przepchnąć, żeby nie zrobić jakiegoś głupiego faila, ale chyba dobrze to przepchnę. Jak będę miał te 4 już zepchnięte, a mam 2, no to już prawie robota wykonana. I oczywiście czeka nas wtedy już ostatnie miasto w Johto. Kurde, kto by pomyślał? No tak nie za szybko nam to poszło, nie za wolno, tak w sam raz. No. Słyszałem, że na początku roku ma wyjść nowy region. Ciekaw jestem, czy dopiero przejście go jest jakby... można go przechodzić dopiero jak się skończy Kanto. Czy można iść od razu do niego? Ciekawe, jak to tam rozwiązali. I w ogóle, czy wejdzie na pewno pod koniec, na początku kolejnego roku ten nowy regionek. No właśnie, też jestem ciekawy, bo to wtedy ewentualnie mógłby być też start od jakiegoś, ten nowy region dadzą też jako startowy, nie? Tak. Wtedy na przykład zamiast Kanto moglibyśmy od razu pójść do jakiejś Unowy. O ile to byłaby Unowa oczywiście. No. Dobra, ja już tutaj mam te głazy porozstawiane teraz tylko. Wydaje mi się, że do końca roku to my sobie damy radę tutaj bezproblemowo. No, może pójdzie jako tako. Dobra, tutaj widzę, że jest Max Potion, przyda się. Teraz tylko... właśnie, coś tutaj, jak tu zacząć od tych głazów, od której strony to przechodzić, żeby było tak najładniej. Chyba nie, tak cały czas kombinuję w zły sposób. Bo głazy na pewno dobrze rozstawione. A, dobra, mam już to. No nie, no Magnemite Stardy, czemu? Ale podpaliłem go, także super. A, tak, no to leży. Tak czy siak padnie na hita, brawo. Dobra, ja super. Ja dostałem do 16, ale... Dobra, poznaję mi Outrage'a. No, pierwszy w końcu, atak, no, już masz kolejną salę sobie zrobioną. Tylko tyle powiem, jest kolejna sala, to już easy peasy. No, to już jest łatwiej. Jeszcze tylko 2 poziomy, żeby mi poznał Flareblitza i wtedy mogę już lecieć dalej. A Extreme Speeda? Aha, bo on chyba się umów Relearnera go nauczy. Czy jakoś tak. Aha. Dobra, ja już jestem... Tak, wtedy Firefanga zastąpię też tym. Zastąpię... Właśnie nie zastanawiam się, czy zostawić sobie Extreme Speeda, czy zostawić sobie Thunderfanga, żeby mieć jakąś kontrę ewentualnie. Aha, no w sumie tak. No nie wiadomo. Bo nie wiem, czy Priority będzie mi aż tak potrzebne. W szczególności, że to jest sam w sobie już bardzo szybki Pokémon. No tak. Dobra, tu jakieś proteinki, item finder, świetnie. Dobra, teraz tylko dobrze stąd wyjść. Item findera znalazłeś? Znaczy nie, to było takie wyzwanie jakby.
A, że wyzwanie z tego, tak, dobra. Tak, z questów. Myślałem, Boże. Nie, no aż tak, tak dobrze to nie ma. Dobra, się zastanawiam, co ja muszę tutaj zrobić, żeby wyjść stąd. Ty, bo jakoś to śmiesznie robię. Tutaj zawsze trzeba było przepchnąć tą babkę w tym miejscu. Ale teraz jej nie ma. Teraz od której strony to ładnie zacząć? Dobra, może kolejny tutaj przedmiot mam. O, dobra. Dobra, jeżeli dobrze się nie mylę. O, jeszcze jeden Pokémon mnie zaatakował. Jeżeli się nie mylę, to chyba wyszedłem ze skini właśnie lodowej. I sprawdźmy. Tak, Blackthorn City. Ostatnie miasto już jest przed nami. Widzę też, że już kurczę się dzisiaj przedłużyło przez tą jaskinię 20 minut odcinka. Tak więc słuchajcie. Zasiedzielimy się. Zasiedzielimy się. Hunter tu jeszcze będzie musiał przejść jaskinę. No, a to już sobie przejdę na spokojnie. Jasne. A już za tydzień u niego, no, ruszamy tutaj z wyzwaniem tego miasta, bo sala to jedno, ale oprócz sali będzie się działo tu pewnie coś jeszcze więcej. No a później, jak już zdobędziemy odznakę, a oczywiście jest to już ostatnia odznaka, to czeka nas nic innego jak Liga Pokémon, która zbliża się wielkimi krokami. Tak więc oczywiście wbijajcie do Huntera, macie jego kanał na... i w kartach, i tam właśnie w kartach końcowych, więc wbijajcie za tydzień u niego odcinek, potem w piątek u niego w czwartek oczywiście, ale to tyle na dzisiaj, tak więc żegnamy się z wami, cześć i czołami na razie, hej! Yo!